Jedziemy w dalszą podróż. Dzisiaj jest 1 maja, 10:20, 26 stopni, słoneczko, cieplutko. Jedziemy do miejscowości Zaside. Około 2 godzin będziemy jechać. Jedziemy do kolejnego hotelu. Tam spotkamy się z Iwanem, z naszym znajomym i z jego rodziną. I razem spędzimy miło czas. Przerwę na tankowanie samochodu. Ile kosztuje benzyna dzisiaj? 20,56. 20,56. A w piątek kosztował złotych? Jakieś 6,15 zł. Okej, okay, a w piątek ile kosztował? W piątek kosztował 40 groszy mniej. Ale nie zatankowaliśmy. No nie zatankowaliśmy, a jeździliśmy, bo byliśmy na wycieczce w Kemer, także mogliśmy. No ale nie zrobiliśmy tego. A za mną okazuje się, że sprzedają sok z granatów. Idziemy sprawdzić, ile kosztuje i pewnie sobie wyśmiemy. Ten samochód niech się tankuje, a my idziemy zobaczyć, ile kosztuje sok z granatów. Już jesteśmy na postoju, wzięliśmy sobie soczki z granatu. Pan chciał 60 lirków za jeden kubek. Udało się wytargować 50. Więc dużo w porównaniu do Kemer. W Kemer płaciliśmy 40. Ale dobry sok, tylko że pan niestety nie przelał przez sitko i są takie fusy granatowe. Ale soczek z granata bardzo dobry. Zatankowaliśmy, chwilę zrobimy sobie przerwy, jeszcze z 30 minut i będziemy na miejscu. Temperatura wzrasta, 30 stopni się pojawiło, już jest gorąco, taką godzinę sobie wybraliśmy na drogę, samo południe. Jak się jedzie? Normalnie, ale gorąco. Gorąco. Jak tam dzieciaki? Wszystko w porządku? Kula wyrzuciła piasek. Aha, no to później podniesiemy. Jeszcze 20 km i będziemy na miejscu.